Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na naszej aukcji stacjonarnej podczas targów w Sosnowcu będziemy mieli dwa gołębie z hodowli Mistrza Polski tegorocznego. Wtedy, kiedy wystawa będzie 2016 rok, ale sezon za 2015 jest ten wynik za ten sezon. I mamy tutaj od kolegi Adama Kopytko, właściwie od spółki całej Adama, to jest tutaj, widzimy go na pierwszym planie. Nieobecny jest tata Stanisław i syn Piotr jeszcze, 16-letni. Tak, tak. Tutaj wszyscy się na ten sukces razem złożyli, pracowali. I tutaj ze swojej hodowli kolega Adam wytypował dwa takie gołębie na aukcję, które tam będziemy sprzedawać. Pokażmy może, Adam, te gołębie i powiedzmy coś o nich więcej. Dobra, w pierwszej kolejności pokażemy samicznie. Ta samica jest pociągnięta po dowcach. To jest numer tego gołębia? To jest gołąb z 2015 roku. 3075. Tak? Tak, tak. Ona jest niebieska, widzimy. Tak, tak, to jest jej matka, 3 razy ogólnopolska wystawa, w 2012 w kategorii G, 21 koeficjent. Szydło widzimy. W 2012 w kategorii A była wystawiana i w 2013 też w kategorii A za 2 lata. No w tym roku w kategorii D ją wystawiłem, no zajęła 4. miejsce. Tutaj matkę miejsce. Mamy notabene. Mamy matkę, zaraz pokażemy matkę. No ojciec widzimy. Też super lotnik. Tak. Jej brat o rok starszy z tamtego roku miał 3. nagrodę w standardzie jako młody gołąb. Nie? Także nie dość, że te gołębie są kapitalne w budowie, to jeszcze super latają. Także jej ciotka była 2 razy. No, jej ciotka była 2 razy na ogólnopolskiej wystawiona w standardzie. Tam miała 20 bodajże nagrodę w kategorii standard. No, te gołębie są ładne i jeszcze do tego bardzo fajnie latają. No, to są praktycznie z najszybszych moich gołębi. I pokażmy jeszcze rodziców, bo masz tutaj przygotowanych tak, 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 rodziców. Tak, 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 tak. Tu jest. Pokażmy. To jest matka. Matka. To jest matka. O. To jest samiczka o numerze 325062 obrońcy olimpijskiej. Z 2011 roku. Tak, 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 tak. Ona, no naprawdę super gołąb, także ona była 3 razy na ogólnopolskiej wystawie. I ona ma super noty, także za standard. Tak, a tata jej pokażmy. Tata jest niebieski samczyk z 2011 roku, 313. On w 2013 był drugim lotnikiem okręgu w kategorii B. W tym roku ma 11 konkursów, jest u mnie w drużynie w kategorii B. I też jest w zespole lotników, on ma 11 konkursów, ale to takie ma konkursy naprawdę dobre. On jest bodajże 27 albo 28 konkursów, ma w pierwszej setce w oddziele ten gołąb, nie? I to są rodzice, te dwa ostatnie gołębie, tak? Tego pierwszego, który pokazywaliśmy, tak, tak. Tej samiczki, a z 2015 roku i mamy z 2014 roku również samiczkę. Tak, to jest niebieska. Ta białolotka taka. Tak, z jednej strony ma białolotka 2. To już gołem oki widać, że ten gołąb się wywodzi z mulemansów. No, to jest samiczka z 14 roku, 67-73. To jest gołąb nielotowany, przeznaczony do rozpłodu. Jej matka jest siostrą trzeciego lotnika Polski w 2006 roku bodajże. Za 2 lata miał wtedy koeficjent 23 w kategorii. Z twojej hodowli? To z hodowli kolegi Zielińskiego. To mam właśnie jej. To jest jej matka, to właśnie jest siostra. Zaraz ją pokażemy też. Zaraz pokażemy, nie? To jest kolegi z tego oddziału Oława, tak? Nie, nie, nie. Ojciec jest oddziału. To jest z mojego oddziału, to jest właśnie z mojego oddziału. Jej ojciec, jej matka, naprawdę bardzo ładna samica. Zaraz pokażemy zresztą. To jest, tak jak mówię, pełna siostra tego samczyka. To z białymi lotkami, ten ma dwie. Tam, tak. Przepraszam, dwie. Tak, tak, tak. Tu jest, białe lotki. Ona w budowie jest no, fenomenalna, jeżeli ktoś tam patrzy na budowę, ale... Pokażmy jej wtedy. Nie dość, rodziców. Nie dość, że budowa jest super, to jeszcze te gołębie bardzo fajnie latają. A to jest ojciec, to jest właśnie oryginał od Marka Józefiaka z oddziału Uława. Uława 0350, tak? Tak, 0350. Ten gołąb ma 5128 numer z 10 roku. Tak jak go nabyłem w 10 roku jako jesiennego. No to mam z tego gołębia, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Mam dwie samiczki z 11 roku. Tak, jedna właśnie w tym roku jedzie na ogólnopolską wystawę w kategorii B. Druga zaś córka jego w tamtym roku miała 13 konkursów, była na ogólnopolskiej w kategorii E, czyli daleki dystans. Kolejna córka jest 2-letnia, 7616 numer, która jest teraz pierwszą lotniczką okręgu Opole, 14x14 i prawdopodobnie jest piątą w Polsce. Kolejna córka ma 12 konkursów w tym roku i była u nas w oddziale najlepsza w kategorii H. Także no naprawdę jest no super gołąb, nie? Także on skojarzony teraz z tą samiczką. I pokażmy tą samiczkę, bo te jeszcze samicy chyba nie pokazywaliśmy. Pokazaliśmy. Mamy już także tutaj jest, tak. I po tej parze mam roczną samicę, która mi zrobiła 7 konkursów i no pełna siostra tej, co właśnie idzie na aukcję, która zrobiła mi 7 konkursów jako roczna, z tym, że była 6. na oddział z 600 i to gorący lot, także tutaj
No myślę, że na drugi rok już będzie petarda. No wiadomo, roczny grom to tam człowiek tak nie forsuje, ale no to no wystawiam to, co mam praktycznie z najlepszych gołębi. Na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu będziemy mogli te dwa gołębie, które kolega przed chwilą zaprezentował, będziemy mogli nabyć. My na internecie oczywiście mamy je wystawione, można sobie już wcześniej w preaukcji uczestniczyć, a od ceny, którą zyskamy na preaukcji, będziemy zaczynać tam w Sosnowcu licytację. A zachęcamy wszystkich do wzięcia w niej udziału. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję również, do zobaczenia. Dobry lot.